Dobry wieczór. Mam przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie na naszym festiwalu. Tym razem będzie to panel poświęcony biografiom, jak stworzyć życiorys, jak napisać życiorys, jak opisać życiorys. Mamy dwóch gości, Rafał Księżyk, pani Klementyna Suchanow, przedstawiam w kolejności, kto bliżej sceny, przepraszam, a spotkanie poprowadzi dyrektor Muzeum Literatury Jarosław Klejnocki. Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Panel jest niebezpieczną sprawą. Mnie się zdarzyło kiedyś prowadzić panel z bardzo utytułowanymi naukowcami, wśród których zasiadał m.in. profesor Bralczyk. No ja byłem bardzo skrępowany, tam przygotowałem jakieś pytania, które wydawało mi się, że są dorzeczne, a może nawet z jedno było błyskotliwe. No i zadałem pierwsze pytanie, po czym profesor Bralczyk zerknął na mnie tym swoim okiem takim i mówi do mnie tak, czy też do wszystkich. Tak, przywilejem prowadzącego panelu jest zadać pytanie, natomiast przywilejem odpowiadającego jest odpowiedź być może na zupełnie inne. I zaczął gadać o czymś. Mam nadzieję, że bardzo bym prosił Państwa panelistów o to, żebyście mnie tak nie męczyli jak profesor Bralczyk. Chciałbym także złożyć donos na samego siebie od razu. Mianowicie chciałem powiedzieć tak, że Muzeum Literatury, jak Państwo być może zauważyli, jest współwydawcą książki pani Klementyny Suchanow. Jest oczywiście wiodącym tym wydawcą, który jakby, no, do którego należy więcej pracy i wysiłku, jest wydawnictwo Czarne, ale myśmy też mieli swój skromny udział w wspomożeniu powstania tej książki. No i ja tam pracuję w tym muzeum, jak już pan profesor mnie zdemaskował, więc tu niestety jestem człowiekiem niewiarygodnym do prowadzenia tego panelu. Chciałem też powiedzieć, że byłem w jury nagrody, którą książka pana Księżyka została. To były rozmowy z, to była książka Desperado z Tomaszem Stańko, a także moja osobista żona była redaktorką innej książki pana redaktora. Właśnie się przyznałem, że ponieważ moja żona jest dobrym redaktorem, ale nie zna się na roku, a były to rozmowy z Kazikiem Staszewskim, to ja byłem nieformalnym konsultantem. W związku z tym, jako zupełnie niewiarygodna osoba tutaj, to pewnie był ten kryterium, dlaczego mnie poprosili organizatorzy, żebym ten panel poprowadził. Złożywszy tę ilustracyjne do anons, tutaj już mogę przystąpić do rzeczy. A zatem pani Klementyna Suchanow, jak wiemy, ostatnim jej dziełem jest, obiecałem nie mówić tego słowa, ale muszę raz powiedzieć, monumentalna biografia Witolda Gombrowicza, ale przecież były książki wcześniejsze, bo i Królowa Karaibów, i Argentyńskie podróże Gombrowicza. No jakby nie jest to, i miejmy nadzieję, że wyraźmy taką nadzieję, że Jagieniusz nie będzie dziełem życia tak zwanym pani Klementyny. No oczywiście znamy też Klementynę Suchanow z działalności publicznej, jako obrończynię praw człowieka i swobód demokratycznych. No i ja chciałbym wyrazić takie prywatne zdanie, że chciałbym dożyć takich czasów, żeby widywać panią częściej w bibliotece, a nie w telewizji, jak skuwają panią policjanci. Wtedy będę czuł się lepiej w moim kraju. Pan Rafał Księżyk natomiast powiada się w Warszawie, że to jest człowiek, który ma klucz do rozmów właśnie z ludźmi muzycznej kultury. Tych książek jest kilka. To jest Kryzys w Babilonie, książka z Robertem Brylewskim, to jest właśnie Ówrze Desperado, Tomasz Stańko, to jest ADHD Tymon Tymański, to jest ten właśnie Kazik Staszewski, czyli Idę tam, gdzie idę. No i ostatnia rzecz, którą z najwyższą przyjemnością przeczytałem ze względu na bohatera, czyli Nieprzysiadalność z Marcinem Świetlickim, który jest takim człowiekiem pogranicza, prawda, poetą, ale przecież też człowiekiem sceny. Może prymarnie poetą, ale przecież też... On twierdzi, że 50 na 50. Muzyk i poeta. To teraz, ale
wydaje mi się, że jednak prymarnie poeta. No. A dobra, nie odbierajmy mu tej przyjemności. No i pan Rafał Księżyk jest też redaktorem pisma, które było bardzo ważnym pismem w mojej... Byłem. No i mówiłem, że wydrukuję jakieś popularne biografie. Pan zaczął mówić, że ważne, to się domyśliłem, więc od razu sprostowuję, chociaż nazwa nie padła. Tak, no więc, ale ja nie dokończyłem, że to było niezwykle ważne pismo w moich czasach dorastania, a mianowicie Playboy. Więc kiedy pan przestał być redaktorem? Dokładnie, prawie że rok temu. No właśnie, internety nie zareagowały. No i mamy rozmawiać o tym, jak pisać biografię, jak tworzyć biografię, jak napisać, no właśnie, życiorys w cudzysłowie. Ja bym rozbudował to pytanie, jak napisać biografię i przeżyć. I może od tego byśmy zaczęli. Oczywiście, właśnie, bo to jest jeszcze pewną rzecz trzeba powiedzieć. Pana książki są nazywane biografiami, a wszak są to wywiady rzeki, prawda? Ale jednak będziemy prosili też o wytłumaczenie, dlaczego biografia. Jak pani przeżyła Gombrowicza? Ja mam bardzo prostą receptę, to znaczy... łączę życie intelektualne z życiem sportowym w momencie, kiedy intelektualne daje mi się we znaki i nie daje rady, to przełącza się na tą drugą funkcję, po czym ta druga funkcja oczyszcza mózg i wracam do tej pierwszej. Mniej więcej tak to wygląda. To wcale nie jest żart, naprawdę tak robiłam. Nie jest to proste konfrontować się z tyloma faktami i materiałami, ale... No właśnie przy terminach sportowych zostając, jestem długodystansowcem, więc mnie to nie przerażało. Najfajniejszy był moment, kiedy wiedziałam, że jestem w połowie i zaczynam widzieć z tego szczytu drogę w dół. To było bardzo, bardzo przyjemne. Dopóki wchodziłam ciągle tylko pod górę, to było bardzo męczące. Ile lat w sumie pisania? No właśnie, tego nie da się tak dobrze określić. Z wydawcą umowę miałam podpisaną na 2 lata 9 miesięcy. Tak sobie określiłam sama to, że tyle powinno mi starczyć samego napisania. Natomiast ja od lat siedzę w Gombrowiczu, można powiedzieć 20, więc bez całej tej roboty, którą wcześniej wykonałam i książek, i na przykład przypisów do Kronosu, nie byłabym w stanie napisać tak szybko tego. Mhm. Jest to tak troszkę oszukuję, kiedy mówię, że tam 2 lata, 9 miesięcy. Mhm. A pan jak przeżył? Jak przeżywa pan? Bo tutaj pani Klementyna ciekawą rzecz powiedziała, bo usłyszałem, że na dwóch płaszczyznach to się rozgrywa, jest ta płaszczyzna intelektualna i sportowa. No u mnie niestety, chociaż są też dwie płaszczyzny, to wygląda mniej zdrowo, bo aż tak skrajne te płaszczyzny nie są, ale coś w tym jest. Tutaj już na samym początku dochodzimy do jakiegoś klucza, bo dla mnie te rozmowy z muzykami to jednak jakaś taka, może to stąd ta różnica, o której zaraz powiem, interakcja jest tak bardziej żywa sytuacja. To była, mówiąc tak najoględniej, ucieczka od pracy korporacyjnej, tak? I zauważyłem to w momencie, kiedy tęże pracę zawiesiłem i stwierdziłem, no to teraz będę jakby cały czas poświęcał na pisanie i to w ogóle już pełna para, to będzie 300% norm. I się okazało, że jak nie ma tego aspektu ucieczkowego, tylko to jest główne zajęcie, to już tak się to nie klei, w związku z czym po jakimś czasie znowu poszedłem do pracy, do korporacji, więc liczę na to, że mimo, że wymiernie czasu jest mniej, to jednak jakiś taki bodziec takiego właśnie ogarnięcia jakiejś własnej przestrzeni, wypełnienia jej jakimś konstruktywnym działaniem pojawił się. Zresztą jak tak się troszkę cofnąłem, to w momencie, kiedy moja poprzednia korporacja tam zaczęła się chwiać i cisnąć i poniewierać ludźmi, mówiąc wprost, to też wywiad Rzeka z Marcinem Świetlickim, który sam w sobie jest totalnym zaprzeczeniem takich klimatów, rozrósł się do miliona znaków. Tam udało mi się z 200 tysięcy w bólach ściąć i wyszła książka mega obszerna. No i tak sobie właśnie to dopowiedziałem, że tak się dobrze rozmawiało, bo było więcej okazji do tychże ucieczek. Więc nie ma tu niestety sportu,
ale też są dwie płaszczyzny i być może właśnie na tym to polega, bo na razie się do tego zgadzamy, co do tego. No, kontynuując to pytanie, czy rozszerzając, bo chciałem też zapytać o ryzyko zawodowe, tak? No, każdy zawód ma jakieś ryzyko. Ja na przykład to ryzyko, no, ono może być też przyjemne, no bo jak się rozmawia, na przykład można spożywać jakieś napoje dla dorosłych, prawda, z żywymi interlokutorami, no tu trudno, bo co najwyżej z duchem Gombrowicza można jakąś buteleczkę rozpracować. Ale no właśnie, czy co by państwo uznali za ciemną, czy powiedzmy tą trudniejszą stronę pracy nad akurat tym typem książek? A czy w ogóle jest coś takiego specyficznego? No, mimo że mój autor nie żył, to spotykałam się z osobami, które go pamiętały, znały jakoś tak na ostatnim etapie raczej, znaczy częściowo argentyńskim, częściowo już francusko-berlińskim. I chyba najcięższe jest, znaczy najcięższe, znaczy może wyzwaniem, bo nie było to dla mnie ciężkie. Najcięższe to jest siedzenie przed komputerem i klepanie w klawiaturę. To jest najcięższe dla mnie. Usiedzieć te godziny i zrobić to wszystko. Najfajniejsze jest badanie, szukanie, wymyślanie, komponowanie, ciągłe sprawdzanie i wymyślanie. Natomiast samo już wklepywanie dla mnie jest wtórne, ponieważ ja już tą książkę mam w głowie i ona mi nie jest potrzebna napisana, ja już ją potem robię dla innych. Ale więc to jest jedna ten aspekt statyczny, nie, właśnie ten fizyczny, ale w takiej pracy jeszcze na etapie badawczym to rozmowy z ludźmi i te myśli takie pojawiające się nawet w trakcie tych rozmów, kiedy wiem, że albo są nierzetelni, albo starają się mnie oszukać, już to czuję, starają się podać jakieś mylne tropy, albo po prostu pamięć im zupełnie nawala i nie mogę, już wiem, że cały ten wywiad jest po nic, bo nie mogę polegać na ich pamięci. Czyli takie bycie takim meta, jestem w tej sytuacji, a jednocześnie już jestem w tej meta sytuacji, już sobie to oceniam jako materiał, ale muszę dociągnąć, doprowadzić to do końca, no bo już się umówiliśmy, już się spotkaliśmy, już tak wypada, a potem z niektórymi osobami, z którymi się rozmawiało, w pewien sposób ich zdradzić, dlatego że oni sprzedają mi swoją wersję, ale ich wersja jest ich wersją, nie jest moją wersją, nie jest wersją tej historii, jak ona mi się ułożyła. I czasami muszę dokonać zaprzeczeń ich wersjom, że tak powiem, oględnie. Tutaj ewidentnie mam na myśli Ritę Gombrowicz na przykład. Ona przez lata konstruowała jakiś wizerunek. Ten wizerunek Gombrowicza stworzyła bardzo koherentny, ale on nie był moim wizerunkiem. I nie mógł być, i nie może być, i nie byłby nikogo innego wizerunkiem, bo to jest jej prywatny. No i to jest troszkę taka, powiedzmy, śliska płaszczyzna, ale to chyba każdy dziennikarz ma takie sytuacje i wie o tym, że to tak po prostu jest i nie da się przed tym uciec. Więc w sferze tej takiej personalnej bywają też inne problemy właśnie w tej sferze personalnej, kiedy ktoś na przykład tego wywiadu udzieli, potem nie chce, żeby był publikowany, albo w ogóle jest nieprzyjemny podczas rozmowy. Jedną miałam sytuację z Juanem Carlosem Gomezem, znanym takim kolegą, znajomym Gombrowicza z tych chłopców takich młodych z Buenos Aires, i który był ewidentnie już alkoholikiem w tym momencie, kiedy z nim rozmawiałam, więc ta rozmowa była, po pierwsze, że była długa, bo trwała 8 godzin. Na początku była nieprzyjemna, bo on mnie egzaminował, podawał mi jakimś różnym testom, tak bawił się w Gombrowicza. No a potem też było to śliskie na płaszczyźnie mężczyzna-kobieta. Ja wtedy byłam młodą studentką, on z każdym drinkiem robił się coraz był bardziej, starym satyrem, że tak powiem, obleśny i niestety tak też bywa. Ja jako kobieta spotykam się też z takimi sytuacjami i muszę sobie z nimi jakoś poradzić i jakoś je znieść. Nie mogę się wtedy obrazić, tupnąć nogą, wyjść i coś tam, ponieważ jestem w robocie i zależy mi na tym, żeby jednakże informacje wyciągnąć z człowieka. A więc chyba po prostu praca z ludźmi, prosta statyczność pisania. Do tego jeszcze wrócimy, tylko może w jakimś innym pytaniu. A Rita jakoś panią ścigała później?
Proszę? A czy Rita Gombrowicz jakoś później panią ścigała? Zaraz się tym zajmiemy. Troszkę tak, tak. Zaraz się tym zajmiemy. Tak, no ja tylko mogę państwu powiedzieć, że myśmy jako Muzeum Literatury kupowali listy Gombrowicza od Gomeza i to, że nie przeczytali państwo na którejś z telewizji ogólnopolskich na pasku, że dyrektor Muzeum Literatury zamordował tam Gomeza, to jest naprawdę, dużo mnie to kosztowało. A jak to z pana strony? Znaczy, no to sytuacja jest troszkę inna, bo jakby drugi biegun, tak, czyli głównym źródłem informacji są bohaterowie. I tutaj myślę, że takim tą ciemną stroną, o którą pan pytał, to jest coś takiego, co ja bym teraz tak na gorąco nazwał niebezpieczeństwem bycia pochłoniętym przez postać, tak? Przy czym nie do końca jest to kwestią samej formuły, no bo formuła jest jakby jasna, że sobie na zupełnym luzie, bez specjalnego spinania i bez specjalnych założeń siadamy i rozmawiamy. Ja raczej zawsze tak, ponieważ jest to dłuższa forma, jest więcej czasu, pozwalam sobie, żeby wypuszczać bohaterów, interlokutorów w duże dygresje i czasami te ścieżki, mimo że mam plan na dziś przygotowany, to plączą się i gdzieś lecą w nieznane i czasami z tego nieznanego wynikają bardzo ciekawe rzeczy, na które sam bym nigdy nie wpadł. Natomiast jest tak, że jednak jest to tak średnio 60 godzin obcowania z tym bohaterem. Co prawda ja to się staram rozciągać na przynajmniej pół roku, żeby to tak nabrzmiewało, dojrzewało, ale bywa tak, że to jest kwestia osobowości tego mojego rozmówcy, że można się poczuć jakby przytłoczonym, stłamszonym. No tak konkretnie te doświadczenia miałem przy okazji rozmów z Tymonem Tymańskim, który sam w sobie jako człowiek jest, być może nie widać tego ze sceny, być może widać, ale naprawdę jest bardzo miłym, ciepłym, empatycznym człowiekiem. Natomiast, ale to z pewnego dystansu, natomiast przy takim ciągłym obcowaniu jest potwornym wampirem energii i po prostu mimo najlepszych chęci i tej całej sympatii potrafi człowieka wdeptać i w ogóle można się czuć potwornie obolałym przy takim kontakcie. No to taka anegdota, jak zaczęliśmy rozmawiać, zadałem mu pierwsze pytanie, a pytanie brzmiało, nie sformułuję go teraz dokładnie tak samo, ale generalnie chodziło o to, że na pierwszy rzut oka jest wielkim facetem i czy to u niego w rodzinie było normalne, czy też on tak się wyrodził na takiego olbrzyma. No i zadałem to pytanie, po czym właśnie po chwili zostałem wciśnięty w krzesło i uratowało mnie to, bo wtedy jeszcze pracowałem całe szczęście nie z magnetofonem cyfrowym, ale kaseciakiem i miałem na szczęście nie kasetę 90 z 45 minut na stronę, tylko 60 z 30 minut na stronę, bo po 30 minutach kaseta się wyłączyła i wtedy była przerwa w jego odpowiedzi na pierwsze pytanie. No i to niewątpliwie była ciemna strona, no. No właśnie, znowu jakby idąc trochę tropami przez państwa już wypowiedzianymi, chciałem się zapytać jakby o ten etap końcowy. Jeszcze porozmawiamy może o samym tworzeniu, jasne, ale o etap końcowy. To znaczy moment, w którym pani staje jednak w jakiejś tam konfrontacji, mniejszej lub, bo to zawsze konfrontacja. To może być miła konfrontacja, niewielka, ale może być no, kosmiczna awantura też. Że tak powiem, spadkobiercą dobrego imienia pani bohatera. Bo no właśnie, spadkobiercy mają wizerunki jakby tych swoich bohaterów, przodków, tak? My to w muzeum obsujemy na poziomie na przykład zakupu muzealiów, prawda? Kiedy, dajmy na to, nie wiem, spadkobierca nie chce przyjąć do wiadomości, że na przykład rzeczy po pisarzu są na przykład mniej warte, niż im się wydawało, a to rynek dyktuje, prawda? Więc pani staje w konfrontacji i pan też staje w konfrontacji, ponieważ no, pana bohaterowie też mają swój autowizerunek, prawda? I potem dostają tę książkę. No i co się dzieje? Było pytanie, proszę nie wchodzić w moją rolę, do pani Klementyny, czy Rita ścigała? To zaraz opowiemy, bo ja też to byłem trochę uwikłany. Kto pana ścigał najbardziej? Tak, może znaczy, top 3. Było tak, ja może zacznę od tego, że zawsze jak się spotykam z tymi moimi bohaterami już po wydaniu książki, to pytam, i co, kto się obraził?
No i te odpowiedzi są różne. Najciekawszej udzielił poeta Świetlicki być może dlatego, że on jest jednak jedną nogą, a może nawet półtorej nogi w tym świecie literackim, który uważam za o wiele bardziej toksyczny niż świat muzyków. Zwłaszcza poetów. Tak. I on powiedział, no to przecież obrazili się ci, o których nie napisałem. Tak. I to myślę, że jakby bardzo zwięźle ujął. Mnie też było przykro, że... Natomiast była też na przykład taka scena po opublikowaniu Desperado Stańki. Był jeszcze wówczas taki bardzo fajny sklep, ulica Poznańska w Warszawie, to jest Róg Wilczej w piwnicy. Piękny sklep jazzowy, który oczywiście zbankrutował i tam często chodziłem. Tak mniej więcej tantiemy za książkę zwróciły mi wydatki na zakup płyt jazzowych, z czego się bardzo ucieszyłem. No i w tym sklepie, wertując swego czasu jakieś tam naprawdę imponujące zasoby, z właścicielem się już znałem i on tam powiedział komuś, kim ja jestem z klientów i jakiś taki staruszek podszedł do mnie i mówi, a czemu pan o tym nie napisał? A pan wie, że przecież po komedzie została walizka nut. I gdzie ta walizka? I kto ją wziął? No to ja nie przejąłem się tym, bo to całkiem absurdalne, gdyż no, Stańko miał taki język kompozytorski, że nawet jeśli miał jakąś walizkę komedy, to po paru latach już pisał własne kompozycje, więc spłynęło po mnie. No ale takie zdarzenia się dzieją. Głównym takim jakimś echem ciemnym to oczywiście często osoby trzecie, o których się mówi, się obrażają i unoszą. I był na przykład jeden pan Krokowiec, skądinąd bardzo też postać szlachetna. Stąd mi było przykro, że się poczuł urażony, ale obraził się na mnie śmiertelnie, mimo że wcześniej jakoś mieliśmy do siebie sporo sympatii, gdyż gdzieś tam, to akurat było ustami Roberta powiedziane, padło coś krytycznego. Chodzi o to, że jego ojciec był żołnierzem zawodowym i niejako, ja już w tej chwili nie wnikam, czy to była prawda, czy nie, ale młody pankowiec, ojciec zawodowy żołnierz, no to przedstawiliśmy to w formule ani chybi konflikt, tak? Natomiast on miał później pretensje, że jego ojciec był żadnym tam trepem, tylko żołnierzem frontowym, który później kochał przyrodę i był w ogóle fantastyczny i jest mu z tym strasznie nieprzyjemnie, ale obraził się naprawdę nie na żarty. No, no ale to takie drobiazgi. No ale to pan uciekł od pytania, bo mówił pan o reakcjach osób trzecich. Tak. I one rzeczywiście są... A sami bohaterowie, no tak, to... Czy był jakiś szczególnie upierdliwy obiekt, który tam na przykład bardzo był zdegustowany, obrażony albo powiedzmy w kontrze do swojego wizerunku w waszej wspólnej książce. W zasadzie... Plotkujemy, nie? Tak, tak, ale znaczy ja myślę, że ci muzycy są wyluzowani, to są faceci po przejściach, po spożyciu masy różnych substancji. A niektórzy jeszcze kontynuują spożycie. Tak, że no tak, ale paradoksalnie Stańko był jakby dwukrotnie oburzony, można tak to powiedzieć, bo za pierwszym razem ja w ogóle zawsze staram się, co jest jakimś takim wyzwaniem i takim najtrudniejszym etapem, który jest na początku się pojawia i trzeba go jakoś przebić, żeby uchwycić język tej postaci, która mówi. I przy rozmowach ze Stańką byłem zachwycony tym, że on mówi tak, jak gra. Tak sobie to przynajmniej w głowę wtłoczyłem, bo wiadomo, że Stańko gra brudno, tak jakoś jest to wszystko urwane, zachrypłe i on tak też mówi, że ma swoją składnię taką zupełnie niegramatyczną, specyficzną i w pierwszym zapisie tych rozmów coś takiego zrobiłem, że ta składnia była absolutnie niegramatyczna, że tam się to sypało. No to była pierwsza książka, wyobrażałem sobie, że to jest w ogóle... Wcześniej czytałem dużo amerykańskich książek, gdzie jazzmeni pisali slangiem i to też było zupełnie wystrzelone poza te utarte konwencje językowe. Jest na przykład taka książka Really the Blues, Meza Mezroa, taki kamień węgielny autobiografii jazzowej, gdzie to jest w ogóle, jedzie tam takim językiem kompletnie nieprzetłumaczalnym. To trzeba słuchać rytmu, sobie to wyobrażać, dopowiadać. No więc u Stańki zrobiłem taki zapis tego, jak on mówi, taki bardzo surowy, porwany. Jak on to przeczytał, to się zapał za głową i mówi, ja to mówię jak Wałęsa albo jak Joda. To tak nie może być. No więc wyprostowałem to, no i poszło.
Znaczy podejrzewam, że wydawca może innymi słowy, ale też by tego nie przyjął, bo to był, można powiedzieć, eksperyment, tak? Natomiast potem, to jest taki paradoks, to myślę, że tutaj pamięci pana Tomasza nie obrażę, bo on sam też o tym w książce mówi, że on z jednej strony gdzieś tam jest, był w tej chwili już niestety diabeł, ale z drugiej strony taki uporządkowany mieszczanin, bo jak on zaczął to czytać, to mówi: panie, to ci ludzie, co tu mieszkają w tej kamienicy mojej, wszyscy to będą czytać. I co? No nie, ja to muszę przemyśleć. I też był strasznie, to też po tej linii właśnie tego bieguna mieszczańskiego, bardzo uwrażliwiony. Taka kwestia, tam jest w książce się pojawia reprodukcja takiego pięknego przepisu. To jest fantastyczny przepis fantazyjny, wymyślony, wyimaginowany przepis kulinarny, który on popełnił w jakimś totalnym zamroczeniu narkotykowym. Jakaś kompozycja z płatków róży, jakoś sobie tak kaligrafował ołóweczkiem, żeby uspokoić rozbiegane myśli, jakiś taki wymyślny przepis. I w tym przepisie pojawia się jakiś taki elementarny błąd ortograficzny, że zamiast u z kreską jest nie, załóżmy żółtko, jest przez u zwykłe. I przy autoryzacji, znaczy te rysunki zbieraliśmy, mówi: nie no to co, ale to jest błąd, no to co my z tym zrobimy? Ja mówię: no panie Tomaszu, to jest prawda, przecież pan był wtedy w jakiejś tam natripowany, no co, no ale on, no i tego typu takie właśnie czepianie się szczegółów, no ale z innymi jakby głębszymi oprotestowaniami wizerunku się nie spotkałem. Być może dlatego, że ja się staram raczej słuchać i oddawać ekspresję tej postaci i nie do końca jestem nastawiony konfrontacyjnie, prawda? To gdzieś są takie drobne epizodziki w rozmowie. Chociaż przyznam też, że czasami bywa tak, że jestem zażenowany tym, co mówi rozmówca. To szczególnie w paru przypadkach, kiedy wysłuchuję tego, co mówią na temat swoich na przykład relacji z kobietami. To tak pamiętam ze trzy takie przypadki, że tak sobie słucham i się zastanawiam: stary, w ogóle co ty mówisz? No nawet tak jakby projektując to później na recepcję, tak, że wychodzi tutaj na jakiegoś szowinistę, no ale nie będę go naprostowywał. Czasami później przy autoryzacji pewne rzeczy tam są łagodzone. Rozmówcy zapewne wtedy takim racjonalnym okiem patrzą. Tak. Natomiast faktem jest, że często ja się czuję taki trochę zmrożony. Ale tak jak mówię, że nie do końca przy takiej formule, jaką sobie założyłem, raczej staram się być takim medium, moderatorem, niż jakby zwaśnioną stroną, więc... Ja powiem szczerze, że wydawało mi się, że jak dowiedziałem się, że pan wydał książkę Rozmów ze Świetlickim, no że to będzie po pierwsze jakaś ta książka taka 3-centymetrowa, bo Świetlicki jest raczej aforystą w życiu, prawda? On to nie jest ten taki narrator, a tu nagle patrzę 500 stron. No ale potem zrozumiałem dlaczego i dlaczego pan go nie wymienił jako tego natręta. On też nie potrafi być nieprzyjemny bardzo. No bo gdzieś tam Świetlicki mówi w waszych rozmowach, że sam się sobie dziwię, że tyle tobie opowiadam. I pan wtedy bardzo skromnie mówi, bo ja tam dobry fachowiec jestem w wyciąganiu informacji. Ale no właśnie, sam się sobie dziwię, więc jakby... Ale to okej, okay, no myślałem... Znaczy, myślę, że to właśnie jest kwestia takiego wycofania rozmówcy i stworzenia płaszczyzny, bo im bardziej ja się wycofuję, tym bardziej płynie ten przekaz od rozmówcy. Jasne. Pani Chmentyno. Porozmawiajmy o Ricie Gombrowicz. Państwo rozumieją, że rzeczywiście jest osobą żyjącą. Nie możemy powiedzieć za dużo, nie wypada. Ja mogę jako współwydawca powiedzieć tylko tyle, że w pewnym momencie los książki wisiał na włosku. Dobrze mówię? Teraz ja, tak? No. tak, wisiał na włosku, a ja byłam na wakacjach nad jeziorem. Nie można było się ze mną specjalnie skontaktować. Musiałam wrócić, przerwać wakacje i byłam bardzo zła. No tak troszkę sobie żartuję, ale tak, na ostatnim etapie, kiedy właśnie ja już na te wakacje pojechałam, bo uznałam, że wszystko jest już zamknięte, nagle pojawił się problem,
To znaczy odezwała się Rita Gombrowicz, która dostała tę książkę ileś tam wcześniej, miesięcy, tygodni, czy już nie pamiętam, tygodnie raczej, bo to wszystko szło jednak szybko. I stwierdziła, że są tam rzeczy, które się jej nie podobają. Wysłała listę tych punktów i tak dalej. Ja się miałam do tego odnieść, dlatego musiałam wrócić i to przeanalizować. Ostatecznie stanęło na jakichś tam rozwiązaniach dogadanych. Jednym z głównych takich większych rzeczy, który myślę, że mogę powiedzieć, bo to jest taki temat, który się powtarza przy różnych biografiach, to był temat aborcji. Dokonanej, znaczy razem z Witoldem podczas pobytu we Włoszech. Rita chciała to wycofać, ale udało mi się przekonać, że to jest ważne, dlatego że my podczas rozmów miałyśmy bardzo mocne takie porozumienie w tematach feministycznych i one często powracały, bo to był moment akurat strajku w Polsce i ten temat po prostu był w tej domenie publicznej. Rita zresztą, pamiętam, pozowała mi do zdjęcia z takim napisem, jakimś wspierającym polskie kobiety i tak dalej, który potem krążył w sieci, więc wydawało mi się to taką nadmierną pruderią z jej strony, albo może niezrozumieniem, jak ważne to jednak jest, żeby pokazać Gombrowicza z tej strony, że jako partner nie ucieka od tego problemu, a pomaga jej w tej sytuacji, nie zostawia jej samej. A to jeszcze są lata 60. i to, że tak powiem, ze strony panów bywało różnie, mogło bywać różnie. A Gombrowicz, no, mizoginem jednak w dużej mierze był. Więc jakby składało się to wszystko tak, poza tym duże ego i wiele osób mówi o nim nieprzyjemne rzeczy, więc uznałam, że jest to ten moment, kiedy on się, taki najbardziej krytyczny moment, kiedy on się sprawdza jako człowiek, jako ktoś bliski, choć bliskość w ogóle w przypadku Gombrowicza jest terminem takim bardzo ryzykownym. Niemniej bierze na siebie tę odpowiedzialność. I tutaj do tego Rita dała się przekonać i ten fragment został. Co do innych, tam dokonałyśmy jakichś bardzo daleko idących kompromisowych rozwiązań, więc procesu nie było. No i tyle, ale też nie powiem, że jesteśmy w jakiejś świetnej komitywie, jak byłyśmy wcześniej. W tym momencie. Ja byłem trochę zaskoczony, bo no, ja miałem okazję poznać Ritę Gombrowicz dość dobrze, bo Muzeum Gombrowicza we Wsoli pod Radomiem to jest oddział Muzeum Literatury i od wielu lat współpracujemy. Ja miałem wrażenie, że no, mimo swego bardzo, nie wypada tego robić, no ale to starsza osoba jest pani Rita Gombrowicz, no to jednak trochę rekontrolową też jest osobą i wydawało mi się, że tutaj zdziwiło mnie to trochę, tak? Trochę mnie to zdziwiło, że ona jest taka, nagle jakby, prawda, no nie jest Władysławem Mickiewiczem, nie popaliła papierów po Gombrowiczu, miejmy nadzieję, ale nie modeluje tego wizerunku, ale że jakby jednak ingeruje, tak? W, powiedzmy, prawo biografa do tego, żeby nawet nie interpretację, tylko informację, prawda, no, podał. Mam takie do państwa pytanie. Czy jak rozmawiacie ze swoimi, no pani rozmawiała z rozmaitymi, z mistrzem oczywiście wiadomo, że nie, ale z rozmaitymi ludźmi, którzy go znali, czy mieli jakieś z nim do czynienia, czy byli strażnikami jego pamięci, pan ma na żywca, że tak powiem, osoby. Na ile państwo się czujecie spowiednikami, a na ile oficerami śledczymi? To są dwa bieguny moim zdaniem. Czy może źle w ogóle zadałem pytanie? Ja myślę, że to nie są bieguny. To są dwie rzeczy, które są takie przestrzenie, kiedy muszę być rzeczywiście dziennikarką śledczą. I dużo było takich rzeczy, gdzie musiałam grzebać, dociekać, nawet wymyślać hipotezy, bo rzeczy były tak zagmatwane, że nie wiadomo było, jak do nich podejść. To był zdecydowanie kasus kuzyna Witolda, Gustawa Kotkowskiego. Wymyśliłam hipotezę, tutaj właśnie razem z Ritą Gombrowicz, że on musiał robić coś niezwykłego, bo te wszystkie informacje, które o nim miałyśmy, się nie trzymały kupy. I tak zaryzykowałyśmy, czy przypadkiem nie był po prostu agentem. Tym tropem poszłam. I o cudo, ponieważ takie dokumenty w ogóle nie są przechowywane, okazało się, że udało się znaleźć nawet notes w archiwach w Nowym Jorku po jakby takiej specjalnej komórce, która współdziałała z Amerykanami i Brytyjczykami w czasie wojny,
takiej kontrwywiadowczej, w której Gustaw Kotkowski był jednym z agentów właśnie w Buenos Aires rozpracowującym środowiska nazistowskie. I zachował się notes, w którym są rozpracowane wszystkie pseudonimy używane, tych agentów używane. I jest tam Myszkowski, Vel właśnie, czyli Gustaw Kotkowski, Vel Myszkowski używał takiego pseudonimu. Takie cuda się nie zdarzają, żeby notesy istniały nawet z rozpracowanymi tożsamościami tych agentów. I tutaj była pełna dokumentacja, której po prostu nie zniszczono mimo rozkazów płynących z Londynu, żeby wszystkie takie rzeczy zniszczyć. I tutaj jest dosyć sensacyjna właśnie historia związana z tym, jak to doszło do tego, że te dokumenty się przechowały, ale trzeba być i śledczym, i spowiednikiem. No, w przypadku Rity Gombrowicz już pełniłam rolę spowiednika raczej. Ona, spotykałyśmy się dosyć często i siedziałyśmy godzinami i rozmawiałyśmy. Znaczy głównie no, ja zadawałam pytania, ona mi opowiadała i ona bardzo chętnie opowiadała. I wszystko to, co w książce jest, to są jej historie, na przykład cała ta część poświęcona jej rodzinie, to jest oparte na jej historiach, na jej słowach, na jej informacjach od niej płynących, czasami tam weryfikowanych przeze mnie, tam dotyczących pewnych rzeczy, które się da zweryfikować, ale dotyczących jej emocji się nie dało. Rodzice nie żyją i tak dalej, więc pewne rzeczy się już nie udało skonfrontować z innymi postaciami. Więc ja myślę, że w przypadku biografii to jedno i drugie jest wpisane. Chyba, że jest to pisarz już bardzo dawno żyjący, po którym świadkowie nie zostali, no to wtedy wygląda to inaczej. A u pana to pewnie będzie... Znaczy ja to zupełnie inne podejście miałem z racji tego, że to byli muzycy i też pewnie z racji tego, że ja jednak wyszedłem z dziennikarstwa muzycznego i to niejako było poszerzenie pola działań też w sytuacji, kiedy tak naprawdę już jakby prasa muzyczna zaczęła zanikać, tak, i ja też mi się trochę znudziło pisanie recenzji, więc ja sobie tak do tego podszedłem, że bardziej w tym wszystkim czułem się i pewnie czuję dalej jako wariacja producenta muzycznego. To na przykład sytuacja Alan Lomax jeździ w latach, nie pamiętam, czy to były 20, załóżmy 20 minionego wieku i nagrywa na mikrofon bluesmenów, tak? Że mam, załóżmy, Tomasza Stańkę, który w moim odczuciu jest jakby jazzem, tak? Człowiek, który jest jazzem, można tak w takim skrócie esencjonalnym powiedzieć. I teraz ja go chcę pokazać jako właśnie tego człowieka jazz, bez sięgania po trąbkę i sięgania po język muzyki, tylko żeby go po prostu jakoś nagrać, utrwalić, uformować później w zapisie nie dźwiękowym, tylko w postaci słowa drukowanego, właśnie tą jego ekspresję. Stąd te role, czy to właśnie czasami będzie śledczy, czy czasami spowiednik, były niejako na drugim planie, a na pierwszym była taka próba uchwycenia tej ekspresji człowieka, muzyka, który jest, no powtórzę, jazzem. Ciekawe, bo w przypadku Roberta Bleskiego, który sam w sobie, poza tym, że był muzykiem, autorem, kompozytorem, rebeliantem, był też producentem i niejako te jego metody produkcyjne też ja musiałem przejąć podczas pracy nad książką, bo Robert był producentem muzycznym, który, mówiąc najogólniej, wywodził się z tradycji muzyki dub, czyli takiego jamańskiego remiksu, który w latach 70. stworzył taki język produkcji muzycznej, praktycznie do dziś obecny, również na tym etapie rozwoju muzyki, kiedy praktycznie cała produkcja się przeniosła do wnętrza komputera na zapis cyfrowy. Chodzi o różnego rodzaju nakładanie ścieżek, multiplikowanie. Jest na przykład taka piękna anegdota związana z Robertem, też świadcząca o tym, jakim jest człowiekiem, co każdy z Państwa może zweryfikować, bowiem jednym z najczęściej granych w polskim radiu przebojów jest utwór Warszawa zespołu Tilaw. I tam na trąbce przez jakieś 25 sekund gra Andrzej Przybielski, taki legendarny jazzman, który grywał i ze Stańką, i z Niemenem, a poza tym był no, kompletnie nieobliczalnym człowiekiem.
Ja namiętnie zbieram anegdoty o nim. Jedna z tych anegdot najwspanialsza jest taka, że właśnie kiedy on nagrywał to solo do utworu Warszawa, spędził parę godzin w studiu, dokonał kilkunastu podejść i ani razu nie zagrał, mimo że to jest 25 sekund. Równo, no po prostu wszystko szło gdzieś w kosmos, w bok i Brylewski całą noc siedział i z kilkunastu podejść posklejał idealnie te 25 sekund. Ja zawsze gdzieś w taksówce albo w autobusie, bo zazwyczaj wtedy słucham radia, słyszę tego utworu, to jak jest ta solo na trąbce, tam 20 parę sekund, to zawsze słyszę, czy są tam gdzieś te cięcia. Nie ma, to jest po prostu... I krótko mówiąc, Robert no, też był freakiem i czasami jak była jakaś ważna kwestia typu nagrywania jakiejś płyty, czy jakiś konkretny utwór, czy jakieś konkretne wydarzenie, to ja też musiałem robić 7 podejść na przestrzeni paru miesięcy, licząc na to, że mu się coś przypomni, coś mu zaświeci. I z tych podejść sklejałem później sytuację, a jeszcze okazało się, zdawałoby się prosta sytuacja, Robert mieszkał na ulicy Pańskiej, tam teraz zastawionej biurowcami, później vis-a-vis Pałac Kultury, później ta ściana wschodnia z domami centrum, za którymi był klub Hybrydy, gdzie mieli próby wszyscy ówcześni w latach 80. pankowcy Rastamani. Jak ta załoga pankowa przechodziła te kilkaset metrów z ulicy Pańskiej pod Pałacem Kultury do Hybryd, to zazwyczaj tam były ze 3 patrole, które ich zatrzymywały i tam ciągle były jakieś zadymy. Było parę takich sytuacji, że było 3, szło kolesi kelner Maleo Brylu, zatrzymał ich patrol, tam była jakaś zadyma i akurat ze wszystkimi miałem okazję rozmawiać, każdy miał inną wersję, tam kto dostał pałą, komu, tam kogo do suki wciągnęli, komu grozili i później konfrontowałem Roberta z tym, mówiłem, no słuchaj, ale ten opowiadał co innego tej sytuacji, no to było tak, jak żeście palili jointa tam pod delfinem, tak, no tak, tak, no ale... I on doszedł do wniosku, no słuchaj, no każdy ma inną wersję tych wydarzeń, to tak naprawdę liczy się atmosfera. No i w dubie, wracając do punktu wyjścia, też się liczy atmosfera. W tym przypadku te wypowiedzi Roberta są w dużej mierze montażem takim właśnie dubowym, z wielu podejść, z wielu sesji i ewidentnie to jest jakaś postprodukcja, taka właśnie dubowa nakładki. Więc trudno powiedzieć, czy to jest miejsce dla śledczego, czy dla spowiednika. Bardziej właśnie się czułem w tym przypadku producentem, no, takim muzyczno-słownym. Może to jest specyfika tematu. Jasne. Jest taka opowieść o Melchiorze Wańkowiczu już po napisaniu przez niego Monte Cassino, który jest no, z takim jakby uważanym przecież za fundamentalną książkę, właściwie no nie reporterską, a historyczną, kiedy po wojnie wraz z oficerami drugiego korpusu Wańkowicz tam się znalazł pod Monte Cassino i tak rozmawiali. Jeden z oficerów mówi, no i moja kompania tutaj atakowała w tę stronę. A Wańkowicz mówi, nie proszę pana, pańska kompania atakowała w tę stronę. No skoro pan redaktor tak mówi, to tak jest. Moje pytanie jest takie, na ile, no pan już poniekąd to w odcinkach odpowiadał, ale może spuentujemy, na ile państwo jako autorzy jesteście interpretatorami swoich postaci, na ile biografowi wolno interpretować albo też mieć wizję tej postaci. I czy jeśli wolno, jak wolno, to czy to na przykład pomaga czy przeszkadza? Chyba za skomplikowane za dużo w jednym, ale no, może spróbujcie. No, próbuję. Może wyjdę od tego. Większości uwag, które mam na temat tej książki, biografii Gombrowicza, pojawia się takie twierdzenie, że o, pani napisała tą książkę tak, że tam w ogóle pani nie czuć, nie widać, jest taka neutralna, w sensie obiektywna. Ja wtedy zawsze burzę ten obraz, bo ona jest względnie neutralna w języku, ponieważ taka była moja decyzja, że taka ma być. Natomiast przecież są jeszcze inne sposoby zaistnienia autora, znaczy zaistnienia... przemycenia siebie, niechcący nawet, choćbyśmy nie wiem co zrobili, jak uciekali od tego, się tego nie da nie zrobić,
jest kompozycja, jest choćby sam sposób dzielenia na rozdziały, opisy czy nieopisy, wprowadzanie do postaci i tak dalej, to wszystko są jakiegoś rodzaju interpretacje, tworzenie tych obrazów. Więc ja tak, na pewno dokonałam jakiejś interpretacji Gombrowicza i ktoś inny, posiadając dokładnie te same materiały, dokładnie to samo robiąc, nawet w tej samej jakby chronologicznej układance to, co ja zrobiłam, wyprodukowałby inną zupełnie książkę. Więc ta interpretacja jest w ogóle, po prostu pisanie w ogóle jest jakąś interpretacją. Więc ten mój Gombrowicz, jaki jest, no to ja nie wiem, to już Państwu zostawię oceny, ale ja przede wszystkim nie miałam takiego problemu, jaki jest częsty przy Gombrowiczu, w środowisku gombrowiczologów, a także wśród osób, które Gombrowicza znały. To znaczy, ja się nie czułam przytłoczona tym Gombrowiczem. On mi nie przeszkadzał, nie denerwował mnie, ponieważ żyłam z nim już od lat. Ja zaczęłam z Gombrowiczem żyć, że tak powiem, od 15 roku życia i czułam się bardziej jakimś takim rodzajem dziecka, wychowanki, niż osoby, która musi się z nim spierać. Znaczy właściwie to było jego było tak jakby ojcostwo w tym wszystkim, ale ja też byłam jakimś bytem, który był przygotowany na jego spotkanie. A jeśli były między nami jakieś konflikty, to one już po prostu dawno zostały załatwione, kiedyś tam, ale już nie na tym etapie. Nie wiem, czy ja dobrze mówię to, co chcę powiedzieć, ale pisanie jest po prostu interpretowaniem, tak czy siak. Nie da się od tego uciec. I ten Gombrowicz jest na pewno po prostu moim Gombrowiczem. Aczkolwiek starałam się w sferze faktograficznej być jak najbardziej rzetelną, i tutaj jakby moje preferencje raczej limitowałam, ograniczałam, starając się oddać jakby głos faktom. Moje pytanie wynikało trochę z głosów, które spotykałem w środowisku akademickim, w którym też mam okazję się obracać. To nie była krytyka, to były raczej uwagi. Właśnie raczej w formie pytania, no na ile ta biografia z poziomu pewnej odkrywczości, tak, pewnego, poziomu takiego no niedyskutowalnych walorów tej opowieści o Gombrowiczu przychodzi w jakiś taki wizję, powiedzmy, bardziej Gombrowicza. Ale to może pociągnijmy to przez chwilkę. Proszę nam powiedzieć, czy wizerunek Gombrowicza, z którym pani, podjęła, no bo jednak od 15 roku życia pani nie pisze biografii Gombrowicza, prawda? Tylko w pewnym momencie, była ta decyzja, że pstryk, ruszamy z taką, ta książka powinna powstać. No i miała pani jakby na wejściu pewną wizję postaci, czy pewne zdanie o tej postaci, pewien wizerunek, ten własny wizerunek tej postaci, a na wyjściu on był inny? Po tej odbyciu całej pracy? Była ewolucja? Może rewolucja? Nie tak strasznie to był inny Gombrowicz na początku i na końcu. Ja wiedziałam, że się podejmuję czegoś trudnego, bo bohater jest bardzo trudny, ale ja lubię tylko trudne rzeczy. więc się tego podjęłam. Gombrowicz jest niekonsekwentny wielokrotnie. Jest i błaznem, i człowiekiem niezwykle poważnym, tak metafizycznie. Oczywiście ja miałam preferencję pewne, ja wolę tego metafizycznego Gombrowicza zdecydowanie od tego błazna i starałam się, jak tylko można było, uciekać od tych takich płaskich, anegdotycznych historyjek, aczkolwiek one się pojawiają, ale dużo opowieści o Gombrowiczu się głównie na tych anegdotach opiera. I na końcu jedyne, co tak się rzeczywiście zmieniło, to po opisaniu tego wszystkiego, co było do opisania, no siłą rzeczy dużo bardziej mocniej go poczułam jako człowieka i zwłaszcza ten moment, kiedy umiera, te ostatnie miesiące, a potem taka scena z rękami, którą też dużo osób mi wspomina, że się przy niej wzruszali. Wzruszali się słusznie, ponieważ ja też byłam wzruszona pisząc to. I taki jakiś mam
defekt chyba, że kiedy moi bohaterowie mają umrzeć, to mi zawsze jest trudno to opisać i odwlekam ten moment. I w przypadku Gombrowicza też odwlekałam. Wcześniej w przypadku Królowej Karaibów odwlekałam moment śmierci Che Guevary. Są to postacie nieżyjące, więc nie da się uniknąć tego tematu śmierci. I tam po prostu jest człowiek, ciało, fizyczność, jest to całe cierpienie, jest ta niemoc, zmaganie się z tym, że on jeszcze chce zaprzeczyć sobie samemu, wie, że stworzył Gombrowicza, nad którym pracował przez lata, tego geniusza i tak dalej, ale on ma już go troszeczkę jakby dosyć tego własnego wytworu i chciałby jeszcze zrobić jakąś taką woltę, jeszcze skoczyć, jeszcze się przeciwstawić, ale już nie ma po prostu siły. To jest bardzo przykre. Jeszcze myśli o napisaniu jednego dramatu, o bólu właśnie. Na przykład bohater miała być mucha, czyli to miał być ból, ale nie ból człowieczy. Czyli próbował dojść do samej esencji bólu, cierpienia. I też wcześniej znamy Gombrowicza takie sceny w dziennikach, na przykład kiedy on przewraca żuczki na plaży i w pewnym momencie musi skończyć tę czynność, bo wie, że nie jest w stanie uratować wszystkich żuczków. I gdzieś to miłosierdzie ma swoje granice. Nie da się po prostu uratować całego świata. Także sceny z psem ranionym, dogrywającym. Czy powinniśmy go dobić, zastrzelić, czy ratować, przedłużać jego agonię. Też właśnie się wyłonił taki Gombrowicz dużo bardziej nowoczesny, niż byśmy myśleli, dlatego że to nie były kwestie, którymi się zajmowano wówczas w latach 50., 60. On miał bardzo rozbudowaną wrażliwość na cierpienie również zwierząt i kilka innych takich kwestii właśnie nowoczesnej kobiety, no przede wszystkim awangarda w sztuce, historia jako taka, w ogóle spojrzenie na lewicowość, na lewicę, prawicę, bardzo, że tak powiem, kontrowersyjne jak na jego czasy, a dzisiaj ukazujące się jako bardzo trzeźwe. To były takie wątki, które się wyłoniły, których wcześniej tak mocno nie zauważałam. Czyli ten Gombrowicz jako postać, taka całość, został mniej więcej tym samym, tylko się odsłoniły takie głębsze pokłady, którymi się wcześniej nie zajmowałam, bo byłam zajęta czym innym, takie dużo bardziej ludzkie. Właśnie w przypadku tego człowieka, który był tak bardzo nieludzki, ja go bardzo często określam jako taką postać, bardzo, o cechach takich bardzo nieludzkich, odpychających czasami, niedopuszczających się do siebie blisko, broniących się przed kontaktem z ludźmi. Broniącym się głupio nawet, po prostu bardzo często głupio broniącym się, a jednak to był niezwykle wrażliwy człowiek. Praca badawcza zbudowała bogatszy wizerunek osoby, co jakby książka daje też nam, znaczy my po lekturze pani książki też widzimy Gombrowicza pełniej. A czy pan najpierw się zaprzyjaźnia z tymi rozmówcami, czy ma już jakiś ich wizerunek i do nich przychodzi i to się zmienia? Jak pan ich oswaja? Jest tak, bo zanim ja się za te książki zabrałem, to już jakieś tam prawie 20 lat jako dziennikarz muzyczny działałem i masę tych wywiadów takich krótkich, prasowych, które zazwyczaj trwają 2 godziny max, czasami 3, miałem za sobą mniej więcej i wiedziałem, jakiego rodzaju są to rozmówcy. W związku z czym, zanim złożyłem propozycję, to musiałem być przekonany, że ten rozmówca to jest człowiek, z którym można spędzić 60 godzin i porozmawiać. I nie umrzeć. No to już jakby wiadomo, no trudno przy takiej rozmowie umrzeć. Chociaż zdarzali się tacy muzycy, którzy byli głębokim rozczarowaniem właśnie w stosunku do wizerunku, jaki nosiłem gdzieś tam w wyobraźni. Zdarzali się też tacy, którzy po prostu no nie było szans, żeby czegoś takiego pociągnąć. Jeden taki wybitny jazzman, z którym chyba 4 godziny robiłem wywiad o całym bogatym życiu,
raz tylko mu się oczy zapaliły i po prostu miał ekstazę, jak zaczął opowiadać o podziałach rytmicznych, gdzie tam na przestrzeni kompozycji, gdzie ja nie powtórzę, bo się na tym nie znam, ale gdzieś tam tu 2/5, 3/5 i tu przychodzi i po prostu wtedy było to fantastyczne, aż urosłem, ale no z tego się nie uszyję. W związku z czym w przypadku tych wszystkich artystów wiedziałem, czego mniej więcej można się spodziewać. Jakieś tam wyobrażenie o nich miałem. To, co pani Klementyna mówiła, no zawsze to pisanie jest pewną interpretacją, w związku z tym pewien dobór pytań i tematów, które trochę zostawiamy na boku i tych, na których się skupiamy, tutaj wchodzi w grę. Natomiast przy każdej z tych postaci ja sobie tak myślałem, żeby pokazać ich możliwie najszerzej w różnych rolach, w różnych wcieleniach, nie tylko tych estradowych. I trochę tak wyrzucić na zasadzie pewnej układanki do zrobienia dla czytelnika, że ta interpretacja też się odbywa w czytaniu, tak, że jeden czytelnik bardziej zwróci uwagę właśnie na te, powiedzmy, takie pozostające w cieniu relacje międzyludzkie bohatera. Inny się skupi tylko na samych kwestiach artystycznych, więc myślę, to zawsze też tam jest takie uwikłanie bohatera w swoje czasy, tak? Staram się po prostu zrobić taki szeroki, panoramiczny portret, z którego każdy sobie coś wybierze, tak żeby też nie było to skażone tym moim podejściem. Często to właśnie chyba w przypadku Stańki, bo najbardziej tak, że zauważyłem, że po przeczytaniu on był trochę tym zbulwersowany, że dostał w twarz, tak? Bo jakby to też jest taka uwaga na marginesie, że najlepszymi rozmówcami są ludzie, którzy już jakby fazy nałogów mają za sobą, że są już niejako weteranami i tak naprawdę jest im wszystko jedno wtedy i po prostu jadą na całego i jak to Stańko mówił, że ma wszystko w dupie, to po prostu tak miał, tak? I jeden kolega później do niego pisał z zespołu, który grywał z nim tam w latach 70. i jak Stańko mu to wysłał nieopatrznie, to on mu odpisał: stary, ale ja teraz uczę tutaj w Niemczech w szkole muzycznej, oni przeczytają, że myśmy tam cipali, to mnie mogą zwolnić w ogóle. No i takie, no ale Stańko się nie przejmował i faktem jest, że trochę był zbulwersowany, ale no dużo, o paru kolegach właśnie ściął, ale o sobie zostawił. No, także to zabawna rzecz, ale to już jakby na marginesie, że wydawca pokazuje te rzeczy osobom trzecim, o których jest mowa. Nie wiem, czy wszystkim, ale na przykład żonom. Niektórzy z tych bohaterów jako rock'n'rollowcy mieli tych żon kilka i to było bardzo zabawne właśnie, jak one reagowały, że była jedna. To by dopiero była książka. Tak, reakcje żon, ale to musiałby wydawca zebrać. Tak, bo na przykład jedna z żon, Tymona, zażądała, żeby w ogóle wszystko na jej temat usunąć z książki, po czym żeśmy prostowali, że no ale to historia się tam posypie, czy coś, no musi pani zostać i tak dalej. Tak. Proszę państwa, ja co prawda jeszcze tam jakieś pytanka mam, ale tu organizatorzy zapowiedzieli, że mam po godzinie pod groźbą zmniejszenia mi honorarium oddać państwu głos. Zatem pytania od państwa. Bardzo proszę, jest mikrofon, także proszę się jakoś zgłaszać. Zapraszamy. Ja tych pytań nie mam za wiele, więc bardzo proszę o pomoc, bo i tak mi zmniejszą honorarium. Ja chciałam zadać takie pytanie, bo ja dość lubię biografię i jak kiedyś zdiagnozowałam tę potrzebę, która pcha mnie do tego, żeby je czytać, to pomyślałam, że to jest taka potrzeba, żeby zobaczyć jakieś życie ludzkie jako może skomplikowaną, może niespójną, ale jednak całość, ale również zobaczyć siebie jako nie największego świra na świecie. I w związku z tym zastanawiam się, jaka jest ta najgłębsza potrzeba czy motywacja po państwa stronie, żeby zająć się czyimś życiem, czyjąś jakąś postacią, jej historią. To tak. To ciekawe, bo dochodzimy do biografii jako funkcji terapeutycznej.
W moim przypadku jest to ciekawość. Teraz bywa, że zadaje mi pytanie, kim się zajmę, z myślą, jaką postacią, ale to musi być, i na razie nie widzę takiej postaci, ktoś skomplikowany, sama praca musi być niezwykle jakaś wyzywająca, materiał musi być chaosem bez końca i tylko wtedy będę w stanie się skusić. Także to jest ciekawość co do postaci, to jedno, ale potem też do pracy. Jeśli mam poświęcić na to ileś lat życia, to chcę, żeby to było spędzone na czymś, co naprawdę mnie pasjonuje, a nie co robię, bo nie mam nic innego do roboty. Więc te dwie rzeczy się łączą. To musi być ktoś, komu ja będę w stanie poświęcić swoje życie plus życie swojej rodziny, bo rodzina jest w to wymieszana. Moja córka jeździła ze mną, objeżdżała wakacje, różne miejsca i kiedy dostałyśmy pierwsze egzemplarze książki, otworzyła i mówi, o, rozpoznaję zdjęcie z Litwy, a tutaj byłyśmy na wakacjach. Więc to musi być coś, że ja nie będę żałowała, że ją wciągnęłam w taką przygodę i zmarnowałam czas. Więc ja to tak widzę. W ten sposób. Pasja, ciekawość plus wyzwanie jako przedsięwzięcie pisarskie i brak żalu później, że się tym zajmowałam przez lata. No u mnie poniekąd już o tym mówiłem, że to było trochę przedłużenie takiej pracy dziennikarskiej, która gdzieś tam poniekąd z przyczyn obiektywnych przemian ogólnych zaczynała zdychać, więc niejako tak, żeby być na przekór i być wiernym temu, co sobie kiedyś wymyśliłem, taką sobie formułę znalazłem. To jeden i taki trochę ten etap ucieczkowy, tak, o którym wspomniałem, że ucieczka od pracy korporacyjnej, jakaś taka meta płaszczyzna, gdzie sobie można wyskoczyć i z jakimiś rozmówcami ciekawymi spędzić czas konstruktywnie. Bo nie jest trudno spędzić czas w sposób destrukcyjny czy niekonstruktywny. To sztuka jest, żeby gdzieś go tak przyjemnie i konstruktywnie spędzić. Ale też myślę, że jakiś taki aspekt, jakiś rodzaj kanibalizmu, tak jak kiedyś jakieś tam plemiona spożywały ciała wojowników, żeby zdobyć trochę ich siły, więc na pewno coś takiego jest, że ci bohaterowie muszą coś takiego mieć, co mnie w jakiś sposób frapuje, co mi imponuje, i też próba takiego obcowania i takiej bezpośredniej rozmowy daje taką namiastkę pewnego. Oczywiście to jest prawdopodobnie iluzja, aczkolwiek można na różnych płaszczyznach to rozpatrywać. Trochę wchłonięcia takiej mana, czy jakiejś takiej pewnego podpatrzenia, pewnego podejścia do świata. I myślę, że w przypadku Stańki i Brylewskiego rzeczywiście tak było, że każdy z nich, być może dlatego tak mi się to teraz kojarzy, że ich już nie ma, tak, że obaj nie żyją. Natomiast coś takiego było, że w jakiś sposób mogłem chłonąć pewien taki jakieś ich podejście do życia, które gdzieś we mnie zostało i tam gdzieś mi pomogło, tak? Także to bardzo złożony jest sposób. No na pewno się na jakąś taką osobę, która kompletnie mnie nie frapuje, mimo że to jest ewidentnie mniej pracy niż w przypadku takiej roboty, jaką pani Klementyna zrobiła z Gombrowiczem, bo są to po prostu, jakby wszystko dzieje się tu i teraz, tak, są spotkania i jeszcze tam gdzieś jakiś oczywiście research, ale to też nie jest jakaś zbytnio skomplikowana sprawa. No, że musi to być jakaś osoba wybrana, tak? Ja teraz na przykład od 6 lat nagabuję Lecha Janerkę, który też wydaje mi się jest jakąś taką postacią, która i może imponować i wiele tajemnic sobie kryje, ale no, on jest nie do namówienia. Zobaczymy, jak dalej pójdzie, ale no, może kiedyś.
dobrze, że te spotkania były, tak rozszerzały pana świadomość, bo Słonimski kiedyś po rozmowie z jednym z literatów skomentował ją, że wymienił z tym panem myśli i na tej wymianie no, stratny jednak jest. Także to... Bardzo proszę o pytania. Pani biografia jest dość obszerna. Lata lecą nieubłaganie. Czy sądzi pani, że coś jeszcze może wypłynąć? Jakieś dokumenty, jakieś... Ja już myślałam, że chce pan powiedzieć, że lata mi płyną i, i co z tym zamierzam trzeba zrobić? Będzie rozszerzyć, prawda, drugą wersję. Upłynęło troszkę czasu. Ja wiem, jest kilka, a zwłaszcza jedna związana z Noblem, historia, która się jeszcze wyjaśni, ale nie pojawiło się nic takiego, co by tak się bardzo domagało uaktualnienia w tej biografii. Ja przypuszczam, znając z własnego doświadczenia historię archiwu, że ktoś któregoś dnia jeszcze może wypłynąć, o czym ja nie wiedziałam, ale nie wydaje mi się, że to by zmieniło zasadniczo tę biografię. Może być jakimś przypisem, dopiskiem do czegoś, co już jest jakoś uwzględnione. Ale na chwilę obecną nie spodziewam się jakiejś radykalnej zmiany wynikającej z jakichś nowych odkryć. Mogę się mylić, ale to i bardzo chętnie się nawet pomylę, ale w tym momencie takiego wielkiego niebezpieczeństwa nie widzę, ale nie chcę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie innej biografii na temat Gombrowicza. Tak wyobrażam sobie i nawet bardzo chętnie bym ją przeczytała, jeśli dożyję na przykład za 20 lat i ktoś będzie chciał na nowo opowiedzieć tę historię, to będę bardzo ciekawa. Ja mogę powiedzieć z muzealnego punktu widzenia, że tak, wypływają. Wypływają w tej chwili... Na przykład powiem państwu, że na Litwie badany jest pewien dokument, który no jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jest nieznanym listem Mickiewicza. Tak? Więc jeżeli takie rzeczy, jeśli się potwierdzi, jeśli takie rzeczy wypływają, to no właśnie rasowy biograf jest otwarty. Natomiast no, nie wypłynie rewolucja. To na pewno nie dowiemy się jakiegoś rewolucyjnego czegoś o Gombrowiczu, co by na przykład, tak jak pani Klementyna powiedziała, wywracała na przykład wizerunek, tak? Bo tak rozumiem to zdanie, że no nie wyobraża sobie pani innej biografii. To by musiało być jakieś, nie wiem, trzęsienie ziemi, a to nie wychodzi na to, żeby tak coś było. Bardzo proszę. Ja mam pytanie do pana Rafała. Chociaż w zasadzie można by je rozszerzyć na obu naszych gości, obaj naszych gości. Bo mówił pan o wyborach, które decydują o tym, kim się pan zajmuje w kolejnej książce. Teraz myślę o takiej selekcji negatywnej. To znaczy... Znaczy, może nie tyle, kim by się pan nie zajął, bo to... Lista podpadnięcych. Natomiast ja, może inaczej. Na pewno domyślam się, zakładam, że dużą rolę w wyborze też odgrywa muzyka, nomen omen. Ale czy wyobraża pan sobie, że zabiera się pan za biografię muzyka, którego pan nie ceni jako muzyka. Czyli mamy w biografii tak zwane życie i twórczość, tak? I życie jest, powiedzmy, jest to postać ciekawa, głęboka do opisania. Natomiast jest to, nie wiem, jakiś Justin Bieber czy gwiazda disco polo, bo ja wiem. I jakby... Pytając też panią Klementynę o to, czy wyobraża sobie pani fascynującą postać, której na przykład literatury pani nie ceni i w takiej sytuacji zabiera się pani za pisanie takiej biografii? To ja myślę, że na pewno dwie rzeczy muszą iść w parze. To znaczy z jednej strony twórczość, która gdzieś tam mnie porusza, a z drugiej strony ciekawe życie, tak, które gdzieś tam ma jakieś zwroty, jakąś dramaturgię, bo pewnie w tej chwili tak szukam w myślach, czy jest jakiś taki artysta, który pewnie jest, który po prostu nagrywa świetne płyty, ale tak naprawdę siedzi w pokoju i komponuje i nic się więcej nie dzieje, więc być może Janerka jest blisko tego.
bo on jednak słynie z takiej statyczności. Natomiast wydaje mi się, że nie do końca. Stąd w jego przypadku bym to chętnie jeszcze zbadał. Ale no generalnie musi iść razem życie i twórczość. Jest jeszcze taki przykry aspekt, który można sprowadzić do aspektu rynkowego, tak, że musi być wydawca, który tę biografię wyda. Ja tutaj na przykład dzisiaj przy bufecie tym w holu z radością zobaczyłem taką żółtą naklejkę z czarnymi głowami zespół Tiebreak. To jest taka naklejka, która się jest zainspirowana grafiką takiego boksu płytowego. Zespół Tiebreak, pewnie niewielu z Państwa tutaj zgromadzonych tę nazwę kojarzy, co właśnie jest wymowne, bo to jest taka świetna polska grupa jazzowa, która no, wiele miała pecha. I tak naprawdę niewiele kto o niej wie. Ja bym po prostu z wielką chęcią napisał ich historię, która jest właśnie niezwykle barwna i pełna świetnej muzyki i wspaniałych przygód. Natomiast jakby wydawcy nie widzą szans, żeby sprzedać tego więcej niż 2000 egzemplarzy, w związku z czym nikt nie zaryzykuje wydania książki. To, co mogłem, to na przykład zrobiłem z nimi duży wywiad do boksu płytowego, który zresztą za własne pieniądze wydali, więc no to tak też, takie są też realia, prawda, że niestety w pewnym momencie ta praca musi też jakąś manifestację znaleźć właśnie w postaci fizycznego tomu i tutaj wchodzą w grę realia, aczkolwiek być może z tym tiebreakiem kiedyś może Urząd Miasta Częstochowa, w którym oni stworzyli swoją muzykę, na przykład wyłoży pieniądze na wydanie książki. Kto wie, no być może też z wiekiem moje jakby wymagania się zmienią i jakieś zupełnie inne. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby się coś jeszcze zmieniło, jakieś inne obszary muzyczne weszły w grę, ale póki co no to musi się to godzić, tak, że ciekawe życie i muzyka, która przemawia. Aczkolwiek na przestrzeni lat też się to zmienia i często blednie ta muzyka po latach, a czasami zyskuje. No ale to już są takie rzeczy, o których się nie wie w momencie pisania. Ja bardzo lubię podejście Gombrowicza do tego, czym jest sztuka. To znaczy on uważał, że samo życie może być również sztuką. Także idąc tym tropem, wyobrażam sobie kogoś, kto niekoniecznie był udanym artystą, ale miał niezwykle ciekawe życie i w tym życiu potrafił robić rzeczy odlotowe. Ja zresztą pisałam też o innych postaciach. Pisałam o Che Guevarze, pisałam o Fidelu Castro, który jakby nie do końca jest postacią, która satysfakcjonuje mnie jako człowiek. Tak, tylko to muszą być takie charaktery, przy których mogę się wyżyć jako badaczka i potem jako pisarka. To musi być coś, wokół czego jestem w stanie skonstruować jakąś porywającą historię. Gombrowicz lubił różnych grafomanów i na jednym się wzorował nie tyle wzorował, co po prostu zaczytywał się nim. To była taka postać XIX-wieczna. Właściwie sobie myślę, że w polskiej literaturze mamy opisanych świetnie wieszczów słowackich i Mickiewiczów, a gdyby opisać takich grafomanów, których właśnie dużo częściej czytano, tak normalnie drukowanych w prasie, to byłaby taka druga strona tej drugorzędnej literatury, której Gombrowicz lubił się przyglądać i może to by też dużo powiedziało o nas. To byłoby też ciekawe i gdyby się okazało, że w tym jest jakaś historia, to kto wie, czy bym się tego nie podjęła. Bardzo proszę. No dobrze, to w takim razie finalne pytanie, bo organizatorzy jednak też górną granicę postawili. Mianowicie chciałem Państwa spytać, mam nadzieję, że się nie uśmiejecie z tego pytania, w sensie uśmiechu z politowaniem. Czy wyście się gdzieś uczyli pisać biografię? No, w szkole.
trening szkolny, prawda, tam szósta klasa, streszczenie jakiegoś tam życia Tadeusza Kościuszki na przykład, tak? Przygotował panią do napisania dwutomowej biografii. No do pisania przynajmniej przygotował. Metodą prób i błędów. Nie miałam nikogo, kto by mnie tak konkretnie uczył, ani też żadnego mistrza Nowszykomrowicza, ale to inna branża. Szczerze mówiąc, nie było też takiej biografii, która by dotychczas spełniała moje wymagania. I to nie mówię tylko o polskim rynku, bo ten rynek jest w sumie jeszcze, znaczy nawet nie rynek, nie chcę mówić o rynku, bo on jest słaby, jest, ale tu przyczyny są inne, ale jakby sama biografistyka jeszcze nie jest, powiedzmy, no tak powiem, na takim poziomie, na jakim bym chciała ją widzieć, a tu mi nie chodzi o, chodzi mi o sposób, w jaki się prowadzi badania, to jedno. I tutaj powiedzmy, że jest okej, okay, że ludzie docierają, drążą, analizują. Natomiast potem trzeba te historie umieć jakoś opowiedzieć i tutaj bywa gorzej, bo przeważnie zabierają się za to akademicy, którzy mają swój sztywny, drętwy styl i te książki na tym cierpią, albo dziennikarze, którzy może w pewien sposób za bardzo przelatują nad pewnymi rzeczami. Okej, okay, ale nie o tym chciałam mówić. O czym ja miałam mówić? Czy podjęła pani jakieś próby tak. nauczenia? No więc szukałam po biografiach, bo w pewnym momencie, kiedy już pisałam tę biografię, to Irita Gombrowicz na przykład z niepokojem, tak myślę, pytała, a jakiego rodzaju biografii właśnie zamierzam napisać? Nie umiałam jej tego określić, bo wszyscy, wydawca również, inni tam grantodawcy i tak dalej. I nie umiałam im wyjaśnić dlatego, że nie mogłam się powołać na żaden przykład. Najbliższy w pewnym momencie, znaczy nie tyle najbliższy, co po prostu spełniający jakieś moje standardy, był biograf Samuela Becketta, Amerykanin Knowlson, który napisał książkę, będąc blisko Becketta, rozmawiając z nim, i ta książka była też przez Becketta przeczytana. Nie ingerował w nią, bo uważał, że to jest jego wersja i w to nie może ingerować. Ewentualnie prostował jeszcze jakieś nieścisłości. Więc to była książka, która powstała w niezwykłej bliskości, a jednocześnie była zdecydowanie książką po prostu tego Knowlsona, autora. Nie była bałwochwalcza. To było dla mnie właśnie chyba to ten najważniejszy czynnik. I była względnie ciekawie napisana, aczkolwiek dużo więcej tam było interpretacji twórczości, której ja unikałam na przykład zdecydowanie. Więc to po prostu jest szukanie, kombinowanie, uczenie się na własnych błędach. Ja też przez lata pracowałam, i to pewnie jest nie bez znaczenia, jako redaktorka, jako tłumaczka również. Wiedziałam, jak każde zdanie można obrócić, wywrócić do góry nogami i co z nim można zrobić, jak można zmanipulować czytelnika na przykład przy kryminałach, przy jakichś tam powieściach, które mają wyciskać łzy, tak żeby te łzy wyciskały, bądź żeby się tam rzeczywiście w pewnym momencie przestraszyli albo właśnie stworzyć suspens. Więc te wszystkie metody znałam, ale nie używałam ich jako pisarka, bo nie pisałam właśnie przez lata. Tam te książki były wcześniej wydane i przy tym Gombrowiczu miałam cały plan tego, jak to ma być napisane, jak to ma być skomponowane i tak dalej, ale nikt mi tego nie podpowiadał, to były, znaczy nie uczył, to były moje różne intuicje, wynik właśnie innych prac, jakie wykonałam, analiz różnych tekstów, ja byłam też redaktorką biografii Miłosza Andrzeja Franaszka, także przy tym też się nauczyłam na przykład, co warto robić, czego nie warto robić, wiedziałam, jakie bitwy stoczyliśmy i o co stoczyliśmy z nim i co na dobre wyszło książce, a co może na złe, więc to jest moja własna metoda wypracowana przez, po prostu przez lata. Praktyka, tak. To ponieważ pani Klementyna poruszyła ten wątek, to takim podpytaniem będzie jeszcze właśnie pytanie o mistrzów, czy o jakichś przewodników ewentualnych w tej nauce, jeśli ona była. W sumie ścieżka moja była podobna, bo ja przez lata całe, tam od jakiegoś 93 roku pracowałem intensywnie jako dziennikarz muzyczny, więc i jakieś tam wywiady radiowe i prasowe i ta masa była takich aktywności. Na pewno jakimś takim przełomem była ta pierwsza książka związana ze Stańką, bo ja miałem wtedy jakąś taką fazę fascynacji jazzem
I jak sobie różnego rodzaju książki na ten temat ściągałem, była na polskim rynku ta słynna autobiografia Davisa, gdzie to jest jakby opowiedziane jego językiem i sporo różnych takich jazzowych, no może nie tak dużo, no ale jest ten Mez Mezrow, o którym wspominałem, Really the Blues, jest taka książka Arta Peppera. Generalnie w ogóle zaskoczony byłem, że tak mało jest na rynku amerykańskim książek o jazzie. Jakby jedna z ekspresji, która określa ich kulturę, a tymczasem tak naprawdę poza właśnie Davisem i Coltrane'em, to tak naprawdę reszta artystów może się doczekać jakiejś publikacji w wydawnictwach akademickich, takich, tak jak pani Klementyna mówiła, że często są to rzeczy nieprzystępne i trudne i hermetyczne i oschłe, natomiast tak naprawdę niewiele tam książek jazzowych jest napisanych i wydanych tak z ukłonem do czytelnika, a równocześnie z poziomem merytorycznym, ale takim tą inspiracją właśnie były te biografie mówione, bo no to jest taki rodzaj sztuki, gdzie wszystko polega na bezpośredniej ekspresji, tam się staje na scenę, dmie w trąbkę i no nie ma jego szukać, tak? Że i to co mówiłem o tym takim podejściu producenckim, tak? Że to była największa wartość, żeby uchwycić tą jakąś taką bezpośrednią ekspresję, w związku z czym, bo na początku nie wiedziałem, myślałem sobie, że na przykład, że napiszę jakąś książkę, dajmy na to eseistyczną o muzyce, ale jak już ten pomysł się pojawił, żeby był to rodzaj wywiadu, to właśnie chodziło o to, żeby ten głos wydobyć, ten indywidualny, bezpośredni. Akurat jakoś w tamtym czasie robiłem do nieistniejącego już magazynu Machina wywiad ze Stańką, więc byłem bardzo jakby tym podbudowany, że tak można z nim porozmawiać, bo był to człowiek o bardzo szerokich horyzontach i też taki o dużej takiej wiedzy życiowej, równocześnie głębokiej, ale też takiej niewymuszonej. I tak naprawdę to jakoś się udało, było dobrze przyjęte, więc jakby poszedłem za ciosem. Robert Blesky był z kolei takim bohaterem młodości, można powiedzieć, i też taką osobą, która pozostała na marginesie. To też taki smutny paradoks typowo polski, chyba że dopiero jakby po śmierci ludzie się przyznają, że był dla nich ważny i jakby godzi zwaśniony naród jako bohater tych wszystkich stron, które zazwyczaj nie mają wspólnych bohaterów, a wydawca na przykład nie chce książki wznowić, bo się kiedyś słabo sprzedała, więc w ogóle już ma to w nosie. To też jest takie wymowne, bo my to tak sobie o sztuce mówimy, a to wszystko jednak się rozgrywa w realiach rynku. No i znaczy tak podsumowując, że ja miałem takie podejście, że chciałem napisać taką książkę o muzyce, jaką chciałem zawsze przeczytać, a przeczytać nie mogłem. No i myślę, że może nie we wszystkich przypadkach, ale w kilku się udało. Jest doskonała puenta napisać książkę taką, jaką by chciało przeczytać. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie. Pani Klementyna Suchanow. Pan Rafał Księżyk, bardzo dziękuję za wieczór.